W Grudziądzu nie brakuje chętnych do wspólnego biegania, nie brakuje również i osób, którzy do owego biegania dorzucają jeszcze przeszkody, czyli startują w imprezach typu Runmageddon. W klubie 100 Mil CrossFit prowadzone są treningi dla chętnych, którzy chcieliby wziąć udział w tego typu wydarzeniu. Zapraszamy wszystkie osoby, które biegają biegi przełajowe, to jest z przeszkodami, chciały poprawić swoją technikę, dowiedzieć się istotnych informacji na temat tego, jak pokonać przeszkody, jak przygotować się do biegów, a także możliwe, że poznać ludzi, z którymi mogliby pobiegać. Mają teraz ku temu okazję. Z naszą kamerą odwiedziliśmy jeden z takich treningów prowadzony przez doświadczonego instruktora. Na tym treningu dzisiaj skoncentrowaliśmy się na nauce techniki przechodzenia przez kółka, przez drążki i kilka elementów w oparciu o czołganie. Udział w nim wzięło ówcześnie kilkanaście osób. Znaczna większość swój pierwszy bieg z przeszkodami miała już za sobą. Tak na totalnego świeżaka, czyli nie wiedziałam nic i faktycznie taki instruktor coś może dać. I pomaga. Miała też za sobą niemałe problemy napotkane na trasie. Największą trudność było wejście do zimnej wody. Jesteś mega rozgrzany, pot się z ciebie leje i masz wejść do morza, jak na przykład biegi w Gdańsku. Teraz był Runmageddon, z tego co pamiętam, było chyba z 8 albo 9 wejść do wody. Także trzeba było nawet się cały zanurzyć. Nie jest to przyjemne, natomiast orzeźwiające. Odpowiednie przygotowanie na tego typu zajęciach może zdecydowanie ułatwić pokonanie trasy, na przykład odbywającego się w Trójmieście Runmageddonu. To wszystko zależy od tego, z jakiego poziomu startujemy. Jeżeli jesteśmy osobą regularnie ćwiczącą, czy crossfit, czy bieganie, potrzebujemy tylko delikatne wsparcie ze strony doświadczonego trenera i myślę, że 2-3 tygodnie powinny nam pomóc do pokonania pierwszego Runmageddonu. Największy kłopot zawsze dla mnie były te kółka, natomiast dzisiaj po poznaniu techniki, jaką się wchodzi, jest to dla mnie już dosyć proste, bo wystarczy się rozbujać, a nie jak zawsze chodziłem, machałem, cały wierzgałem, żeby próbować przejść. Oglądany trening odbywał się w klubowym boksie, jednak jak się okazuje, podobne zajęcia równie dobrze organizować można także na świeżym powietrzu. Bardzo często ja ze swoją grupą, którą serdecznie pozdrawiam, wychodzimy do lasu, wychodzimy na świeże powietrze, biegamy na zewnątrz, szukamy przeszkód terenowych i trenujemy wszędzie, gdzie się da, na dobrą sprawę.